Sony Xperia U to smartfon niedrogi i kompaktowy. Przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników, jest praktyczny, a przy tym ciekawie zaprojektowany. Xperia U jest zbudowana z wysokiej jakości tworzywa w eleganckiej czerni, a design uzupełnia przeźroczysty podświetlany panel w dolnej części telefonu. Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze wynoszącej zaledwie 110 gramów nie przeszkadza noszony w kieszeni. Xperia U ma wyświetlacz o rozdzielczości 480x854 piksele i wielkości 3,5 cala, który bez problemu obsłużymy jedną ręką. Pracują w technologii Bravia Engine, która pogłębia kontrast i czernie. Dobre wrażenie zwiększa odwzorowanie kolorów i wysoka jasność. Pod wyświetlaczem są trzy androidowe przyciski – cofnij, dom i opcje. Na prawym boku znajduje się włącznik, przyciski regulacji głośności oraz spust migawki aparatu. W górnej części lewego boku producent umieścił złącze micro USB, a na górnej krawędzi gniazdo słuchawkowe. Dwurdzeniowy procesor telefonu pracuje z częstotliwością 1 GHz. Zapewnia wystarczająco dużą moc do płynnego działania systemu. Fabrycznie zainstalowany Android 2.3 wkrótce otrzyma darmową aktualizację do najnowszej wersji 4.0 ICS. Sony usprawniło system o praktyczne funkcjonalności, na przykład szczypiąc ekran widzimy podgląd wszystkich widgetów. Integracja z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook czy Twitter, umożliwia wygodne dzielenie się na przykład zdjęciami lub przeglądanie najnowszych statusów prosto na widżecie. Możemy też zintegrować swoje kontakty społecznościowe z telefonicznymi, wówczas profile naszych znajomych w kontaktach, mających konto na Facebooku, zostaną uzupełnione o dane z serwisu społecznościowego. Szybko i sprawnie działa przeglądarka internetowa, wysoka rozdzielczość ekranu sprawia, że treść stron internetowych jest czytelna. Ciekawą i darmową aplikacją jest na przykład Super Memo do nauki języków, który pobieramy ze sklepu Google. W dedykowanej ofercie T-Mobile przy wyborze Sony Xperia U z abonamentem kurs językowy jest bezpłatny. Pozwala wygodnie ściągać kolejne lekcje z sieci i uczy nas także wymowy. Transmisję danych włączamy w menu ustawień w dziale sieci. Obok mamy też możliwość udostępniania internetu innym urządzeniom w formie przenośnego hotspotu. Warto, by nasz smartfon przez cały czas pozostawał w kontakcie z internetem, dlatego polecamy wykupienie odpowiadającego naszym potrzebom pakietu internetowego w T-Mobile. Wspomagany doświetlającą diodą aparat o matrycy 5 megapikseli robi dobrej jakości zdjęcia, zachwycające kolorystyką i ostrością. Xperia U nagrywa też filmy w jakości 720p. Telefon ma też kamerę VGA z przodu. Sony Xperia U to doskonale zaprojektowany smartfon o kompaktowych rozmiarach. Dzięki dwurdzeniowemu procesorowi działa szybko, a dobra jakość zdjęć z aparatu fotograficznego to istotny atut. Warto również pochwalić wyświetlacz z jego świetną kolorystyką i czytelnością. To uniwersalne urządzenie przypadnie do gustu zarówno początkującym użytkownikom, jak i zaawansowanym fanom smartfonów.